Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Dzisiaj mentoring o numerze 20, a temat jest fascynujący. Telepatia, wizyty astralne, niepożądane wizyty astralne i niepożądane połączenia telepatyczne oraz tak delikatnie gwałty astralne, czyli jak widzisz temat rzeka. To jest mentoring, czyli jest to Twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką, z moim wsparciem. No i oczywiście odpowiadam na Wasze pytania. Te tematy pojawiły się w Waszych pytaniach i tutaj przeczytam pytanie. Pytanie jest fascynujące i brzmi ono następująco. Czy ktoś może nam układać zdania w naszych myślach i podszywać się pod głosem danej osoby? I drugie pytanie, a mianowicie, ja sobie już je otwieram, a mianowicie, sekundeczkę. Czy zdarza mi się rozmawiać z ludźmi telepatycznie i prowadzić pełne rozmowy? I osoba tutaj wskazuje na to, że sama rozmawia z innymi ludźmi, również z dużymi grupami. I czy mam jakiś sposób, żeby blokować taki dostęp takich niepowołanych rozmów? No i oczywiście tutaj taka wskazówka, czy język jest ważny, czy można również się porozumiewać, nie znając danego języka obcego. Od czego tutaj zacząć? Taki niesamowity temat. Postaram się naprawdę bardzo skrótowo. Jeżeli coś będzie niejasne, to proszę o kolejne pytania w komentarzach. Jestem pewna, że zdarzyło Ci się odczuwać obecność innych osób. Astralnie w Twojej przestrzeni, szczególnie czarnych magów i czarnych wiedźm. I na pewno było takie odczucie albo takie wrażenie, że ktoś podsyła Ci jakieś myśli. I może, i mam nadzieję, że nie, było Ci dane przeżyć gwałty astralne. Mam nadzieję, że nie i że byłaś przed tym uchroniona, czy byłeś przed tym uchroniony, ochroniony. Może zaczniemy od samej etyki. Żaden szanujący się mag transcendentny, żaden człowiek, który ma w sobie dobro i prawdę, nie będzie telepatycznie sobie do kogoś wędrował i z kimś rozmawiał. Nie będzie się dopuszczał żadnych gwałtów astralnych i nie będzie się dopuszczał żadnych rozmów astralnych czy odwiedzin u kogoś. To jest tematyka, która jest praktycznie domeną ludzi, którzy albo są nieświadomi konsekwencji swoich działań i tego, co w ogóle robią, albo są typowo czarnymi magami, czyli koncentrują się na tym, żeby im było dobrze, albo żeby realizować swoje jakieś cele kosztem innych. Telepatia, podróże astralne, w jakiejkolwiek formie komunikacja z innymi ludźmi, to jest oczywiście dar, chociaż można się tego nauczyć. Czyli niektóre osoby z nas będą miały wrodzone takie właściwości, a inne osoby będą wyszkolone w tym. Na pewno czytałaś czy czytałeś książki Franza Bardona, gdzie mamy piękne omówienie tych talentów naturalnych w porównaniu z magami, którzy są wyszkoleni w danej dziedzinie. Ci magowie, którzy są wyszkoleni w danej dziedzinie i przede wszystkim czarni magowie, mają dużą przewagę. Dlaczego? Ponieważ oni się tego nauczyli, czyli konkretnie wykonują konkretne czynności, żeby osiągnąć dany cel, gdzie naturalne talenty albo ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużo dobra, światła, albo nie wiedzą jeszcze, że mają takie talenty, mogą pewne rzeczy robić nieświadomie. Czarni magowie są również bardziej konsekwentni w swoich działaniach i to daje im dużą przewagę nad zwykłymi ludźmi, czy również nad białymi magami. No, z magiem transcendentnym to możemy się tutaj troszeczkę sprzeczać.
Więc czarni magowie mają tą systematyczność. Jeżeli oni mają jakąś nienawiść do kogoś, zawiść i zazdrość i chcą kogoś unicestwić, to oni będą systematycznie działać, żeby to wykonać. Biały mag jest bardziej w tym królestwie dobra. On chce dla wszystkich tego dobrego, tego pięknego i czasami zapomina o tym, ma również swoich wrogów, których musi mieć na oku. Mag transcendentny podąża tą złotą ścieżką, więc on ma na oku i tego dobrego, i tego złego maga. I idąc w tym kierunku, tą drogą świadomości, jest świadomy tego, co się dzieje. Odpowiadając na pytanie, te pytania pojawiają się bardzo często, bo wiele osób z Was mnie odczuwa. Mnie odczuwa. I teraz podkreślam to po raz setny, bo już wiele razy odpowiadałam na takie listy. Ja do nikogo nie wędruję, nie wchodzę do jakiejś przestrzeni, czyli nie wpraszam się do kogoś w gości. Jeżeli mnie odczuwasz, to mogą być dwie przyczyny. Jedna przyczyna ta,